Raz, raz, raz. Próba mikrofonu. Witam was pięknie w upalną... jaki mamy miesiąc? Lipiec. Lipcową noc. Dzisiaj bierzemy na tapet... Nie tapetę! To błąd. Na tapet... Marmite. Wielu z was pewnie o tym pysznym specyfiku z Wysp Brytyjskich słyszało. Jeżeli nie, to przybliżę wam pokrótce, co to takiego jest. To jest, jak zresztą głosi nazwa, yeast extract, czyli ekstrakt z drożdży, czyli tak naprawdę produkt uboczny produkcji piwa. Jest gęste, ma taką ciemnobrunatną barwę, smakuje trochę ponoć jak sos sojowy lub jak Maggi. Jest to ponoć jedna z tych rzeczy, które albo się pokocha, albo się znienawidzi z racji tego właśnie specyficznego smaku. A kot teraz sra w kuwecie. Ogólnie to jest ponoć bardzo zdrowe, bogate w różne witaminy, szczególnie z grupy B, jest wegańskie i widziałem na internecie, że można to jeść w dwojaki sposób. Przeważnie Brytyjczycy jedzą to tak, że smarują sobie tym cienko grzanki i można to zjeść tak, albo można też na przykład jeszcze położyć na to swój ulubiony ser, żeby się roztopił. Niedobre! Patrycji nie podeszło. No to ja sobie cyk, cyk, cyk. A! O, widzicie, kot nie jest taki zniechęcony. Tak jak mówili, posmarujemy niewielką ilością. Na te sobie położę ser. Ta zostaje czysta, to jeszcze na chwilę do piekarnika. Dobra, brakuje mi tu może tradycyjnej, prawda, brytyjskiej herbaty z mlekiem, ale zobaczmy. Bardzo słone, właśnie w stylu Maggi albo sosu sojowego. I oprócz tego ma taki właśnie lekko piwny, drożdżowy posmak. Całkiem ciekawe, ale trzeba tego naprawdę dać odrobinę. Tadam! Niestety rozładował się mikrofon, ale spróbujmy. Jest naprawdę spoko. Smak sera konturuje tą słoność masakryczną. Marmite to na pewno nie jest przysmak dla wszystkich, jak wiele rzeczy, które powstały na Wyspach Brytyjskich. Nie polecam tego jeść samego, broń Boże, łyżką bezpośrednio z tego, bo was wykręci. Samego na chlebie też raczej nie, ale w towarzystwie na przykład żółtego sera jest bardzo okej. Ponoć też dobrze sprawdza się jako dodatek do zup, sosów, bulionów. Powtarzam, to jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny i mocny smak, także używajcie tego oszczędnie, rozważnie, z głową, smacznego i z Bogiem. Pati bajsika, aby. No weź. Dieta. Małego. Dieta. No weź. Dieta.